Niby on zachodzi, nie? Ale wiadomo, jak to się skończy, jak to będzie ostatecznie. Teraz tak. Tym idziemy tutaj. No i on mi spieprza do góry, nie? No i, no i właśnie. Tu nie zostawił żadnej armii, tylko że jak on mnie zobaczy, to on spieprzy do zamku. Kurde, mogłem... Mogłem iść od tyłu do zamku. No ale... Dobra, zagramy jeszcze jedną rundę i zobaczymy, co on zrobi, no bo to... Ten oczywiście breakdance'a, no właśnie, no i wracam do zamku. Nie, to nie ma sensu, bo ja w tym momencie nie mam szans zrobić kompletnie nic. Załaduj. Pytanie tylko... Kiedy ja zapisywałem? Jezu, to jest jeszcze początek gry. Autozapis mi nic prawdopodobnie nie da. No bo ja już jestem tutaj, no to kurwa mać. Nie no, nie będziemy wczytywać do tamtego aż momentu, no bez przesady, nie? Ja, ale dałem dupy znowu. Kurde mać. No i co my możemy tą postacią zrobić więcej? Kurde, powiesić się chyba. Skito, a nie, musimy iść po wiwerny. Do tego naszego. Tym przejmujemy. Ja zaraz chyba tam podejdę pod zamek i połączę swoje armie. Te dwie na chwilę. I po prostu z gościem się uporam. Stracę dużo armii, no ale trudno, no trzeba to zrobić, tak? Bo no nie ma innej opcji. Tarcza. Prędzej magiczna strzała. 277 obrażeń, ciekawe. Nice. Dobra, zobaczymy, może da się tu wejść, ale to i tak zanim ja tam wejdę, to... O, dobra. Mistrzowska magia ognia. I od razu załatwimy tego. A tego tutaj będziemy pilnować. On siedzi w zamku, nie? Schowany. W dodatku. Zobaczymy, ja sobie uzupełnię tutaj armię. Przyniesiemy tą armię tamtemu. I zobaczymy, co się będzie dalej działo. Wyszedł z zamku, ale nie za daleko. Dobra, ty musisz tutaj zostać. My lecimy po tego. A, tych tamtemu oddałem. No i dobra, ja muszę tutaj no po prostu czekać, aż on kawałek odejdzie. Ale jednocześnie go tutaj pilnować. Być blisko i napierać na niego, żeby on wiedział, że...
Nie ci, tylko ci. Żeby on wiedział, że ja tu jestem. A przewijamy. Okej. Oddalił się już na tyle daleko, że chyba mogę odzyskać zamek. To się zaraz okaże. No, zrobimy save'a. A nie to. No nie mamy tutaj za bardzo innego wyjścia, ale sobie damy tarczę. Okej. Okay. I teraz udajemy się tutaj. Kurde, no nie wierzę. On tu może z dwóch stron podejść do tego zamku. Dobra, no kurde, nie wiem. Ja pierdzielę. Już myślałem po prostu, że stoję wystarczająco blisko, nie? Ale... nie, bo po co? Nie będę na razie kapitolu wykopywać, bo... chyba, że wiecie co? Kupię tutaj i w dupie. Skoro ten zamek jest tak... co to, niebieski się w ogóle nie ruszył? What the hell? To kurde, lepiej dla mnie, no co? Moment... Dobra. Mamy to, tylko teraz tak. Gdzie jest ten kurde imbecyl? Chodź tędy tutaj, aczkolwiek i tak chyba już nie zdąży. Ja już tu wchodzę do portalu. Już nie będę na niego czekał. Niebieski jest ważniejszy. Mógłbym go dojść. Ale z tą armią nie bardzo. Zapisujemy i czekamy. Z góry gdzieś się jeszcze ktoś pojawił, niebieski. Kurde, no... lol, która to postać? Ty idziesz tutaj, Boronie. Ty czekasz. A ty jeszcze się rozpraw z tym gnojem tutaj. Cholera jasna, może... no sobie, coś tam... no z tamtym bym się, kurde, wreszcie rozprawił. Bo tu widzę, już gówno mają. Aj. No ale tamten stoi, kurde, w bezruchu, nie? To może mam jeszcze czas? No nie wiem, tylko żeby mi ten, kurde, nie zaczął uciekać, bo to... w sensie ten u góry, nie? No bo to nie będziemy się bawić w kotka i myszkę, no. Tym ja stoję i tyle, no kurde, co ja tutaj będę. On się mnie boi, no bo to widać, tak? Ale ja... straciłbym 3/4 armii na... atakując go. Więc uważam, że nie ma sensu kompletnie... tego robić. Powoli se tutaj będziemy wykupywać. Dobra. Dobra, ten się ruszył. Także ja go muszę śledzić. Tym sobie idziemy tutaj. Aha, dobra. No nie dorwiemy go na raz. Tą postacią ciężko to generalnie zrobić. Teraz tak, w którym zamku siedzi ten wyłaś? I tamtych się za chwilę weźmie.
tym wychodzimy. W dalszym ciągu mogę go na raz wziąć, ale muszę uważać, żeby on do tego zamku przypadkiem nie poszedł. Staniecie tutaj nic mi nie da. Dobra, na razie stoimy w wejściu. Cholera. Stoimy. I tyle. Kompletnie ucieka w ślepy zaułek, nie? A ten się tutaj nie ruszył na górze, więc zaraz go zgarniemy. W zasadzie już go zgarniamy. No, nie mam po co nawet zapisywać, bo on jest słaby, ale... Ale skoro stoi bez ruchu... Może myślał, że go nie zauważy, jak się nie rusza. A kurde. Nie, dobra, zachowamy manę na ewentualne te pach. I pach, dobra, nie uciekł, jestem pod wrażeniem. Odkrywanie nie. Zadaję wrogą o 5 ważnie, zakończył za. Kurde. Dobra. No i ponownie możemy spróbować udać się tutaj. Podejść do niego. Weź od niego tę armię i niech on sobie już tam wraca do swoich obowiązków. Dobra. I ty tam będziesz wracał. A ty tutaj, dobra. I w tym tutaj zamku znowu sobie coś tam ulepszamy. W zasadzie to poszedłem, a nie wykupiłem armii. Kij z tym. Zapomniałem, że jest to w zasadzie już drugi dzień. A nie to. No i dobra, ty stoisz, czekasz. Ty odwiedzasz, ty możesz dostarczyć tutaj armię. Ty tutaj czekaj. Ty rób swoje. A ja biorę armię i w dalszym ciągu stoję i czekam. Bo jakbym tu chciał pójść? Ryzykowne. Ale spróbujemy. Najwyżej się wrócimy, nie? Dawaj mi ich, a weź tych, o. Zwiększa 50% uszkodzenia zadawane przez zaklęcia magii wody. Zaklęcia magii powietrza. 1 punkt ognia, no proszę. Nie wiem, czy ja tutaj używam tego tak często, ale. Ale niech będzie, dobra, i teraz tak. Nieodwracalnie jesteśmy już tutaj. Ten wraca do swoich obowiązków w dalszym ciągu, a ten...
Ten nie wiem, no niech się szlaja na razie. Tu coś sobie tam kupimy. Psa niech przejmuje, kurde. Gościu po prostu nie wie, co go czeka za chwilę i tyle, nie? O, tu możemy tego ominąć. Bardzo chętnie bym poszedł dalej, zobaczył. Co tam mamy? I ty wracasz tam. My zaś ulepszamy sobie tych. Zgarniamy tych. I kierujemy się ku dołowi. Ale tą armię on mi może ścisnąć. Podszedłby na raz? No, mógłby. Na razie siedźmy. Przy zamku. Ja tutaj tylko wejdę, wezmę i wyjdę. I już tutaj podchodzę, żeby on tutaj nie podszedł. On się osra, jak mnie zobaczy i... będzie okej. Tak, o, gdzie ten niebieski? Gdzieś tutaj, na dole, nie? Chodził. Mi się wydaje. Więc kurde, żeby mi tej postaci tutaj nie załatwił. Może pójdźmy tu. Lepiej będzie, bo z tej strony jeszcze nie widziałem, żeby on przychodził. Jest już przy kociołkach. Teraz tak. Zapiszemy. Bo nie jestem po prostu w stanie powiedzieć, czy ja tutaj dam radę. Czy tą postacią tutaj dojdę? Tak. A tutaj też dojdę. Dobra, zatrzymujemy się w tym miejscu. Tym. Dajemy temu całą armię i po prostu miażdżymy tego gościa, bo... mam go serdecznie dosyć. I teraz tak. Ciach. Trzy punkty manny dziennie, tak. To zrobimy tak. No dobra, daj temu. Ale za chwilę to sobie zamienimy, jak nie zapomnę. I ciśniemy. Może na początek. Tarcza, ja bym kogoś oślepił z chęcią. Przykładowo tego. I na razie nie podchodził. Bo mi zniszczą po prostu ptaka, a on ma strzelających dwóch, dobra. Skupimy się gdzieś tutaj w jednym miejscu, zaczniemy się schodzić. I teraz tak, strzelający. Nice. Do tego już możemy ścisnąć. Bach. No i ładnie. Ładnie to wyszło. I teraz możemy już sobie użyć tarczy. Kim my możemy strzelać? Aha, ten, dobra. Mam nadzieję, że na hita. No, przesadziłem, okej, przyznaję. Tego jest ważniejsze, żeby zaatakować jako pierwszego. Nie, nie, tutaj lecimy w strzelającego. Ładnie. Bardzo ładnie to rozegraliśmy. I teraz tak, Behemoth, pokażesz, co potrafisz. A,
Teraz oślepiaj tego. Ten i tak słabo strzela. No nie! Podstawowa magia wody. No dobra. I rozdzielamy na pół tę armię. Albo nie, znaczy bez behemotów. W sensie, dobra, tutaj pół. Pół. Ty bierz wszystkich, skoro nie bierzesz behemotów. Pół. Pół. I pół. Dobra, tak to właśnie wygląda. I podmieniamy to za to, tak? Bo to jest magia wody. Raczej rzadko to używam. Z racji tej, że ten ma troszeczkę słabszą, wydaje mi się, armię. Weźmiemy to. I to. I może to. A to jest obojętnie. Dobra. I wyruszamy, moi drodzy, w poszukiwaniu i zabiciu już ostatecznie komputera. Natomiast jedną z tych postaci muszę być tutaj blisko i w ogóle to pójdę tam na północ. Jeszcze to trochę, jak widzicie, potrwa. Dobra, już przynajmniej widzę, gdzie on.